Używam świeżej makreli i będę ją filetował. Dojeżdżam nożem do kręgosłupa, po czym obracam go i tylko przeciągam wzdłuż aż do końca. Pierwszy filet gotowy. Teraz wytnę te długie ości. Pozbywam się tego tłuszczu z brzuszka i odcinam ości brzuszne. Makrela na całej długości ciała ma tutaj takie twarde ości. Wyciąganie ich pęsetą będzie niezwykle trudne i w przypadku makreli robi się to po prostu nacinając z jednej ich strony i potem z drugiej tylko końcówką noża. Warto zainwestować w taki nóż do filetowania i ma taką specjalną funkcję. Można nim właśnie pod różnymi kątami ciąć i pozbywać się elementów płata rybiego. Filety z makreli gotowe. Odkładam je do lodówki.